Cześć, witajcie. To my, witajcie. Customowi, Frodo i Deseo. Tak. Hejka. Witajcie w naszym customie pod nazwą coś na ry. Taką bardzo fajną. Odrodzenie. O, odrodzenie. Widzisz, zapomniałem. Właśnie. No i tutaj jesteśmy przy takiej, skończyliśmy przy takiej fajnej czasóweczce, co? Mhm. To co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Z pięć razy? No, chyba tak, ale tu bardziej ważniejszy jest chyba kwestia wyliczenia tego z tym ogniem, nie? O to chodzi. Oj, podpaliłam się, niestety. Oj, oj, oj. Głupie. Znaczy, wiesz co, jak ogień buchał, to jakoś przeszedłem obok. No ja nie, ale chyba po prostu jakoś na łapka się chycę. Nie wiem, albo jak długo, jak szybko te drzwi opadają? Pięć razy zrobiłem ten kołowrotek. No i jakoś tak, wiesz co, zdążyłem zejść, wejść. No normalnie przez łapki. Dobra, mam to. No. Nie było takie złe. Spoko. Poszedłem na lewo. Na lewo chcesz, tak? No dobrze. Ale wiesz co? No, to się łączy. Nie ma znaczenia. Mhm, to jak tam chcesz. Na mnie zażarło. A co to, jaka księga jakaś? A nie, to nie księga. A to gwiazdka. O Jezu, gdzieś było do wtrnienia jakaś gwiazdka. No ale to gwiazdki to żeśmy powtrniali już przecież. A to jest jeszcze jakaś inna. No to, ale my żeśmy gwiazdki wtrnili tam w tym kościele, pamiętasz? No w tym kościele, no tak. No. Co to jest? Jezu, jak tu ciemno. A, mój Chryste, Panie, co to za dół tu jest? O. O Jezu, to jakieś przepaście? Ja nie wiem, czy... No tak, ale co tu będzie za czasówka? O co tu chodzi? Do końca wiem. Nie z tej strony. No, też poszłam nie z tej strony. O. Tylko... No to tylko... nie jest ten powrót? No, a co, zamknęło się za nami? Tak, zamknęło się za nami. No to pewnie tak. Tylko ja nadal nie wiem, gdzie tą gwiazdkę wtrnieć. Nie kojarzę absolutnie niczego takiego. No ja takie coś, jak chodziliśmy z tą naszą koleżanką, to pamiętam, że były chyba jakieś tam drzwi z gwiazdką, ale to przecież to jest zupełnie coś innego, nie? O, shit, spadłem. Kurde. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, co? No dobra. Zrobiłaś? No. No to jeszcze ja się tutaj Tak, połączę. Tylko nie wiem, co dalej. Aha, no bo to jest też ta sama dziura. To tam to pewnie ta sama przepaść. No dobra, no to w takim razie dobra, mamy gwiazdkę, no i co? Następna, jedyny punkt zaczepienia, no to są te klucze, tak? No tak, tylko trzeba najpierw przejść tą czasówkę. Cholernie, to jest trudne. A pamiętasz, gdzie się szło tak, żeby wejść tam na górę? Nic nie pamiętam, nie wiem właśnie. Ja muszę w ogóle wyjść stąd, wtedy zobaczę, może mi coś wizualnie, coś jak mi się przypomni. Jak trendy to się szło, żeby wejść? Aha, to chyba tędy. Chociaż nie jestem pewna. Głowy sobie nie dam uciąć. Czemu to się nie chce wybić? Kurde. Chyba tędy. Mają zamknięte to. A czemu masz mam zamknięte? To zamknięte? Czemu to jest zamknięte? Przecież... A to nie jest tak, że trzeba nie, po tak, loadzie... za każdym razem no, trzeba. Tak było zawsze. No wiem, wiem. No dobra. To muszę za każdym razem to robić. Boże. No niestety pamiętam, że tak właśnie było. A już nie bucha. Nie, nie, nie bucha. O, jest to tyle dobrze. No nie, to już byłby trochę lekki koszmarek. Wezmę dużą apteczkę, bo tak mi zjechały te... Tak ci powiem, żebyś nie szukał już drogi. Jak będziesz wracał, to po drodze będziesz miał takie czołgane. Od razu ci się rzuci w oczy. Idź tam. Tam, gdzie bo to właśnie grzyby? Tam mamy się. Tak, musimy się wspinać na samą górę, pamiętasz? Nad główną salą. Bo tam były drzwi jeszcze jedne na klucz, a my mamy pęk kluczy. Pamiętasz? Bo nie wiem, gdzie mam iść. No wyszedłem tutaj, gdzie jest to taka, no dobrze, no ten drewniany podest. Taki, nie, tak? Wcześniej jest czołgane. Nie wychodź na drewniany podest. Wcześniej jest czołgane? Tu? Tu na dół mam zejść? Na dół się schodzi?
No to ja nie wiem, gdzie jest czołgany. Gdzie tu jest czołgany? No ale wyszedłeś już do sali z drewnianem, a ja nie chcę, żebyś wychodził. No to... przed tym wyjściem jest czołgany z boku, skitrane. Tu gdzieś jeszcze wcześniej? No. Tu nie ma. No są dwie drogi, na lewo i na prawo, więc nie wiem, gdzie poszłaś. Na lewo czy na prawo? Jak wychodziłeś z tych czaszek, bo zaraz jak były takie jaskinia, ala... Chyba to jest. Dobra, mam. No to na lewo. Mhm. Dobra. Są jednak dwa przejścia tam były. I tutaj przez te grzyby, tak? Skakałaś? Tak, tak, tak. I to staniesz się na samą górę, no będziesz już kojarzył. W każdym bądź razie pasują te klucze, wiesz? Te klucze, tak? No tak, bo w sumie... tam było kilka na klucze. Jedno takie, co ty mówiłaś, że nie pasują, tak? Tak. No a teraz jestem tam jakby po drugiej stronie tej głównej sali. To co myśmy tak szli dziwnie. No, tak, no. Niepotrzebnie w sumie szliśmy w poprzednim odcinku taki kawał drogi. No ale tutaj mam taki lekki ząg. No. Nie. W sensie chodzi... O, dobra. Bo nie mogłam się chwycić, wiesz? Ale już jest okej. Mhm. W sumie to gwiazdka, to nie mam pojęcia, nie wiem. Nie, takiej gwiazdki jeszcze, żeby gdzieś włożyć, to nie widziałam, także... Czy tu mogę wejść? Ja pamiętam, jak z tą dziewczyną chodziliśmy, to były tam jakieś drzwi, no ale to było w ogóle zupełnie inny jakiś rozdział, nie? Zupełnie inny. Mhm. To manki, ale nie jestem... Nie wiem, czy jeszcze jakieś jedne drzwi nie mijaliśmy z kluczem. Było coś jeszcze? A ja trzy pary drzwi kojarzę. No właśnie. No ale tak, no to te trzecie to są te, do których klucze nie pasują. Nie pasują, okej. Okay. Mnie nie kojarzy więcej niż trzy. Dobra. No dobra, to wtryniam dopiero te klucze. Mhm. No nie, znowu czasówki. Czy ty to czaisz w ogóle? Czasówki. No niby... jakieś. No jakie głupie. Ona dole nie ma żadnego, na przykład, nie wiem, sekretu. Nie mogę tu nigdzie zejść, czegoś zabrać? No nie wierzę w to. Dobra. Teoretycznie jest zejście w dół, jakby po drabince. Wiesz jak? To skoro by było. No, ale w sensie tak sobie głośno myślę, wiesz? Bo ja nie wiem, gdzie jesteś. Tak, tak, tak. No to jak będziesz... widział kolejną... No ja tam musi być jakiś sekret. Nie. Czy doskoczę tam do tych grzybów, tak? Tak. Do tych właśnie grzybów? Ja na początku nie doskoczyłam i się tak... No i dookoła, tak? Można, można na łapkach dookoła? A, nie można. A, nie można. Leczka tu ginę. Aha, bo mam mało HP. Dwie gratki na to. A ty zaskoczyłaś już na dół, tak? A ty chcesz tutaj gdzieś, gdzie te grzyby? Nie, jak na dół, nie. Idziesz, skaczesz na razie tak jak grzyby, prowadzi cię droga, aż zobaczysz manki. Aha, tu jest chyba te manki. No i co, mam naskoczyć, tak, na manki? Tak, tak. Mhm. Aha, to jest powrót, to ja nie chcę. No, dobra. To nie. Gdzie te manki prowadzą? Aha, tu jest jakieś przejście dalej. No ja tutaj jestem. Czy ja tu zjadę? Nie. Tak. A tu na dół? A, zjadę, dobra, i zjeżdżam. I tu jest kolejna czasóweczka, tak? Mhm. A co ty mówiłaś, że na dole sekret? Coś ci się kojarzy? Okej. Nie ma na dole żadnego sekretu. Robisz tą czasóweczkę? Tak, bo sprawdziłam to pomieszczenie, bo tam masz drabinkę na dole, no jest. Czy widzisz. No. No i chciałam zobaczyć, ale to jest jakby do powrotu, także na razie dupa. Jakby do powrotu do tej wielkiej sali, w której było manki, no, aha, rozumiesz. Aha. Nie wiem, jak tą czasówkę zrobić. Jakoś skoczysz od razu z tego... Tak, na ten palnik. Kurde, ale to jakąś tak dźwignię. Można
O Jezu, przecież to się można podpalić. Kurde, cały czas mnie podpala ten palnik. A jeszcze muszę moją 10-minutówkę zrobić. Jak to przeskoczyć? Z miejsca może skoczyłaś na ten czy z nie? Miejsca na palnik, tak. Z miejsca. Z miejsca skaczę. Jezu, tylko żeby mnie nie podpaliło. Dobra. A chociaż nie powinienem... Nie, podpala. Kurde, jak to zrobić, żeby nie podpaliło? Nie, za każdym razem podpala. Aha, już zamknięte. Okej. Okay. A można zrobić na przykład tu. To jeszcze raz. Szkoda, że nie można zapisywać w momencie, kiedy ten zamykać. No. No nic, spróbujemy dalej. To jest akurat do dupy. Kurde, nienawidzę takich czasówek. No nie, podpala mnie cały czas. Tu sobie zapiszę. Cztery. Może z pięć razy wystarczy. No cały czas się to pali. Kurde, to bardzo trudne jest. Jak to ominąć, żeby mnie to nie podpaliło? O, znowu. A zgasło! Kurde, zgasło, zacząłem biec i podpaliło. I podpaliło. To nie wiem, jak ja to zrobić mam. Chyba nie mam dnia. Jakby nie stresuj się kwestią czasówki, bo te drzwi się odpuszczają bardzo wolno. Więc ja jakby puściłam ten kołowrotek i wiadomo, jak to się jeszcze paliło, tak? No, no, no. A już przeczekałam, aż przestało się palić, wskoczyłam i szybciutko. Tylko, że jak chcę biec, to mnie podpala, no. Aha. Czemu tak robi? Jezu, zdążę? O Jezu, udało się. I teraz jest tak, wejście na górę jest i zejście na dół jakiś wodospad. Nie, to będzie powrót, ten wodospad. Ten wodospad będzie powrotem, tak? Dobrze. No to może tutaj przez te grzybki... A, dźwignia jest. Nie wiem, czy ja dobrze robię, bo ja tak naprawdę nie będę miał iść. Tam jest dźwignia i powiedz mi, gdzie to jest. Powiedz mi, gdzie to jest. No to jakby to po gdzieś drugiej na stronie... początku? A nie, to ja nie wiem. A jakby po drugiej stronie tego, tak? Gdzie my no tu tak, jesteśmy? Ale bo mieliśmy takie jakby pochodnie, nie wiem, czy kojarzysz. To było... Nie wiem. Gdzie to było? To było zanim trafiliśmy do tej głównej sali. Tylko, że tam były wrota. Ja nie kojarzę, żeby tam była jakaś kratka. Nie wiem. Ty jesteśmy gdzieś na dole? Musisz wracać się jakby cały czas. Ja jestem na dole. No tak, i musisz się wracać jakby na górę. Na górę? Nie ma tutaj nic w tej wodzie dookoła? Nie. Jestem tu przy tych pochodniach. To tu się gdzieś otworzyło? A, tu jest chyba drabina. Nie, to w takim razie nie jest. To ja nie mam zielonego pojęcia, słuchaj, gdzie to jest. Będzie, że to nie jest też jakaś czasówka. A jak tutaj wyżej skakać? No to ja się poddaję, bo ja nie wiem, gdzie to jest w takim razie. Ja tu wejść? Czekaj. Żeśmy to w ogóle obczaili? A tu jeszcze można wyżej, tak? Wyży. Powiem ci, że troszkę się poddaję. Wcześniej nic nie było. Aha, bo my tutaj skakaliśmy. Aha, a tu? A co to jest? No dobra, może tam jest jeszcze jakieś przejście może. Tam, gdzie te manki było, tak? Gdzieś tam? No. No to trzeba jeszcze raz sprawdzić te grzyby. No bo tutaj znowu. To słuchaj... No idę jeszcze raz, zobaczę, bo... Nie, nie wchodź na te grzyby!
Więc jeszcze raz spróbuję. To pójdę jeszcze raz zobaczyć tam, gdzie te manki było, nie? Spróbujmy jeszcze raz, czy tam czasem nie było jeszcze dalszego jakby przejścia, bo myśmy poszli tak od razu na te manki. Tak, no ale tam dalej jest przejście na wprost, no. Ale to jakby wychodzisz, to jest powrót, to co ci mówiłam. I tam dalej nic nie ma, no chyba, że jeszcze jest coś innego, czego ja po prostu nie widzę. No bo moim zdaniem, skoro to jest gdzieś po drugiej stronie, no to tu powinno być. To powinno być tu, tak, właśnie o to chodzi, że to powinno być. Bo ja miałam jedną alternatywę, gdzie to mogłoby być, ale sprawdziłam tą alternatywę i tam jest tylko główna brama, nie ma tam żadnej kratki. Aha. Na pewno dobrze nas wyprowadziło, skoro i tak musieliśmy wskoczyć jakby do tego wodospadu, tak? Tak. No więc, bo innej opcji nie było, jak taki, jak taki manewr. No jeszcze tutaj zobaczę, co ty mówiłaś, że tam jest jakiś powrót, tak? Tu są grzyby. No jeszcze tutaj ewentualnie jest coś. Wskok taki, czekaj, jeszcze tu sprawdzę. Aha, i tutaj co tu jest? Aha, i tu jest normalnie zejście na dół. Czyli tak praktycznie to tutaj nie ma nic, tak? Chociaż, a nie, to jest czołgane. Jezu, jest tak kurde. Ja się jest obijam jakieś czołgane. Co to jest za czołgane tu? Nie wiem, czy ja tu byłem, czy myśmy stąd przyszli. Już mi się, słuchaj, te grzyby tutaj pierdzieli to wszystko. Serio. Jakąś taką pochodnię mam, tak? Taki palnik. Byłaś gdzieś tu? Jestem po drugiej stronie jakby tej dźwigni. No dobra, mam to przejście. Nie wiem, to gdzie to jest, bo ja nie mam pojęcia. No to jest to, jak skakali, tam gdzie manki było, tak? No. No to nie idziesz manki, tylko idziesz tak jakby dalej prosto, czyli musisz tam się zrzucić na taką półkę. Nie to przez jest. Manki. Tam... Ale w stronę tam pod manki, czy bardziej... Nie, w ogóle olej manki. Po prostu idź no tak jakbyś... Tu, no jakby wróciłam, skoczyłam jakby na półkę niżej i jestem tu, gdzie ten palnik się napierdziela i tyle. To gdzie jest ta dźwignia czasówka? Dźwignia czasówka... To ja nie wiem gdzie. Czy tu był jakiś palnik? Poczekaj, ja tak sobie sprawdzę. Jestem na samej górze, tu gdzie jest manki, no i co? Tak, czyli tak jakby można było powiedzieć, że na lewo masz manki, prawda? Można tak, no, jak tak sobie... No. To wejdź na wprost. No to to zrobiłam, no i co? Obejdź to dookoła, tam jest grzyb, tak? No bo tam musisz obejść to dookoła, tam jest jeden taki grzybek. Jak tam skoczy. No dobra, no ale ja już tu jestem, no i pochodnia się pali na dole. No nie wiem, czy na dole się pochodnia... Czekaj, no zobaczę, czy tutaj jest pochodnia. I potem musisz, jak obejdziesz dookoła tego grzybka, to nagle musisz zejść troszeczkę piętro niżej. I jest wnęka na czołgane. A ja nie widzę tu żadnej pochodni. Nie wiem, skąd ty wzięłaś tą pochodnię? Ja nie mam zielonego pojęcia, o czym ty mówisz. Serio. Nie mam pojęcia. Byle tylko byś nie szła przez manki. Manki nie wolno iść. Jakby stoisz na półce przed manki. No jestem na niej. Jest tam jakieś grzyby w rogu w ogóle. To chyba to, na wprost po prostu. Na wprost. Nie, pod ukosem jest grzyb, a na wprost jest pochodnia. No to muszę się wrócić tam teraz. Kurde. Nie, tu się zabijam, jak ja tu zaskakuję. To jest za nisko. 62, nie wiem, czy to nie mam pojęcia, o czym mowa. Serio. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak mam cię naprowadzić na to. Nie wiem, czy ja tam doskoczę. Ja jestem na samej górze, tam gdzie mam. Tak, ja też jestem na samej górze. No i na tej środkowej półce. Takie z której środkowe. Albo można skoczyć na manki, albo tu, gdzie jest pochodnia, gdzie masz na ścianie pochodnię. O, to teraz ją widzę. Tak, ale na ścianie jest ta pochodnia. Dobra, widzę ją. No, no i teraz musisz skoczyć, tak? Gdzie? Ale no w stronę pochodni. No to tam już się... to zrobiłam, no. Ale nie jakby na poziomie pochodni, tylko nad pochodnią. No to tam też byłam, no to był ten powrót, o którym ci mówiłam, nie, to nie że jest ja powrót. Tam byłam. To nie jest powrót. Ale tutaj... ja tu wyszłam do głównej sali, ja tu byłam. No i tu masz grzyba, tak? Idź ze mną dalej. Jest grzybek? Jak... No jest. Dobra, jest, przeskocz go.
Przeskocz go. Mhm. No i? I teraz tu zejdź piętro niżej. Lekko, leciutko. Mhm. I się poczołgaj tu. I co to jest? To jest powrót? Jesteśmy z drugiej strony tej kraty. Okej. Aha, i tu się otworzyło. No. O, no Jezus, dobra. No i co, wsadzimy niżej, no, tak? No tak, bo widzę, że tutaj nie ma nic. Coś tu jest. No tu jest coś, jakiś artefakt. Co to jest? Jakiś... Jezu, ja nie wiem, gdzie te rzeczy mamy. Ja nie da się tego połączyć z gwiazdą, na przykład? No może być. Tak. Combine, gwiazda. Mm-hmm. Mm-hmm. No ale nadal nie mam pojęcia, ja gdzie. Ja też nie wiem, gdzie. W ogóle nawet nie mam pojęcia, gdzie mielibyśmy teraz pójść niby. Chyba trzeba będzie użyć jeszcze gdzieś kluczy, tak? No teoretycznie. Tylko kurde, gdzie było jeszcze jakieś... No bo te jedne są zamknięte, to ci od razu mówię. To mówiłaś, że one nie pasują, te klucze, nie. Tak? No. Czy ja mogę tu zejść jakoś bezpiecznie na dół? No chyba tak będzie trzeba zrobić. Jestem jakaś półka niżej. Tu są grzybki. A ty mówiłaś, że tu gdzieś jakiś powrót. Aha, tam. Stąd chyba przyszliśmy, tak? Tak. No to co, znowu wdrapujemy się na górę. A słuchaj, co to za powrót? O czym ty mówiłaś? Powrót do czego? Piętro niżej od pochodni? No nie, to tam powrót w sensie od tego, od tej czasówki, że w drugą stronę jakbyś szedł, to jest powrót. Aha, dobra. Fajsz. My musimy tu zejść na sam dół, żeby móc wrócić na górę, wiesz o tym? Tak, 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 właśnie to robię. Tam jest taka długa drabinka. No nic, idziemy szukać tych drzwi jeszcze gdzieś. Mm. Gdzieś jeszcze jakieś były drzwi, gdzie można... No te jedne mówisz nie. Jedne odpływania, gdzie tam był taki duży wodospad, to żeśmy już wsadzali. To tak, tak. Jeszcze... Jeden od wodospadu, jak się czołgało, no to tam, jak ja poszłam i się wracałam, no to tam były drzwi, ale tam właśnie one, złoty zamek był i tam nie pasowało aha, to. Aha, aha. No dobra, no to szukamy jakichś... No to co, jakbyśmy się może... No ale jakbyśmy się zupełnie też wracali, to tam już nie ma żadnych drzwi, więc nie ogarniam. Chyba, że faktycznie czegoś już nie odnotowujemy, bo tych drzwi było naprawdę dużo. No właśnie. Chciałbym się wrócić, słuchaj, do tej takiej drewnianych konstrukcji. No, dobrze. Bo tam pod tą konstrukcją nie było żadnych drzwi? Bo ja już nie pamiętam. Kurde, właśnie... O Jezu, spadnę. Bo pod konstrukcją można było się czołgać, pamiętasz? Może tak, tam jeszcze można. Coś było. No właśnie, dobra, to choć jeszcze tam zobaczymy. Czy tu można jakoś wyjść? Czy ja muszę pływać? Nie, można tam wyjść. Bez problemu wyjdziesz. Dobra, jestem. Dobra, jestem gdzie konstrukcja. A słuchaj, a wcześniej jeszcze od konstrukcji... No jak tak, to... no to właśnie to jest tam, gdzie sprawdzałam, gdzie były te takie pochodnie. I co, zobacz, jest główna brama, którą pewnie docelowo musimy otworzyć. Bo tu w sumie zaczyna... Aha, dobra, no są te pochodnie. A nad pochodniami coś jest. Tak, jest do skakania, ale ja nie wiem, jak się tam dostać. Jak się tam dostać, okej. Okay. Zresztą tutaj chyba nawet nie ma... Jest tutaj, jest brama, ale nie ma gdzie coś wtrynić. Nie ma, nie. Mm-hmm. No nie, to jest to samo. To będzie ten, ta droga do tych samych drzwi, o których mówię, ze złotym zamkiem, na 100%. No. A to nie jest drabina, nie? Tak, to jest złoty zamek tutaj właśnie. Mhm. Mm-hmm. No niby tutaj są jakieś górne przejścia. Widać, że one prowadzą tam... Aha, tu. Ale skąd by no się to skąd? Wybić? No właśnie skąd? Dobra, idę jeszcze tu. Po drodze. Tu coś jest? Nie, to by trzeba było od... Czekaj. Tutaj, tu gdzieś. Czy nie? Idę tam do ciebie, bo tam może trzeba będzie coś wykombinować. Jest tak cholernie ciemno, że mnie to... Nie lubię aż takich ciemnych tekstur i w customach. Strasznie mnie to drażni. A tu? A tutaj zrobiliśmy jeszcze sobie... Jeszcze mi się coś przypomniało. No, mów. Jeszcze skrót sobie jakiś tutaj zrobiliśmy. Więc idę jeszcze zobaczyć od tego skrótu tutaj. Właśnie od tej drewnianej konstrukcji? Tak, o tak, chodzi, ten właśnie też tam idę. No właśnie też skrócik. Tu idę. Bo tutaj jakby przejście górą, cały czas przejście górą jest. Tak, właśnie i on prowadzi tutaj do tego skróciku. A tu coś?
Aha, bo tu żeśmy się czołgali, dobra. Tu mówiłaś, żeby przyjść tym czołganym. A tam na dole, co tam było? Aha, tam na dole był ten wodospad. A, tu było to. A tu jeszcze wcześniej? A jeszcze wcześniej, przez te grzyby? Aha, no to był wodospad. Wodospad tak, był dobra, i tu się wdrapywaliśmy na górę. Ej, no to wszystko się już ze sobą łączy, no ja nie mam innych miejscówek. Gdzie tu jest wejście na górę? Żeby nad tą bramą jakoś wylądować. No bo tam jak po drugiej stronie sali, nie, gdzie jest ta taka wnęka, to tam też nie było żadnych, nie? No nie. Nad tymi grzybami. To już żeśmy załatwili sprawę. Bo tam były te takie podwodne, pamiętasz? Tam nie było żadnego nic na klucz. Podwodne. Gdzie po bokach strzelaliśmy no właśnie... do tych lwów. Nie było tam drzwi żadnych na klucz? Cholera. No? No właśnie nie kojarzę. Tam jakieś latarka tu jest? Coś? Jest latarka. A Boże, ta lorneczka. A tutaj nad tymi grzybami byliśmy, tak? W tej wnęce też takiej, tutaj obok tej konstrukcji, tak? Ty tam byliśmy i tam nic nie było. Nad tam grzybami. Była przepaść, taka przepaść. A czekaj, może od tej przepaści gdzieś? Tak, od tej przepaści, Sełko. Dobrze, no to chodź tutaj. Gdzie mam iść? Jak jest konstrukcja drewniana? No. To są te grzyby i wskakiwaliśmy do takiej... No do wnęki, no to mówię właśnie, czy to tam, bo tam jest generalnie ta woda. Taka, gdzie była ta czacha, pamiętasz? Tak, ale to nie, to jest od razu tutaj. Jak będziesz zaraz się czołgać i zejdziesz z tego czołganego, no, to od razu zobacz, tu jest przepaść, nie? W sumie nawet spadliśmy w nią. I skocz przez tą przepaść. Tu nas nie było. Aha, to bo ja tam zginęłam, ja myślałam, że tam się już nic nie ma. Tak, no i teraz idziemy górą. Idziemy do tej bramy właśnie, gdzie chcieliśmy. Masz to? Nie. Musisz zejść sobie normalnie. Czyli w ogóle niżej musimy, tak? Znaczy nie niżej. Bo tam jest przejście. Takie, widzisz to? Jest, no, tam. Tak jakieś stalaktyty, stalagmaty. O, tam, no. Tam. Dobra. Przejdę w ogóle. Da radę, tylko trzeba przeskoczyć. Dobra, okej. Okay. A widzisz, no, jednak jest tu przejście, okej. Okay. A ty. No tak zerkałem cały czas na ten sufit i jakoś się to, wiesz, udało, nie? O, i tutaj trzeba wtrynić gwiazdkę. No, no to widziałam. No widzisz. Dobra. I co, pewnie tą główną bramę otworzy? No jasne, że tak. No słuchajcie, dobrze, że ogarnięte. Tak. Wow. No. Dobra, czekajcie, bo tu jest jeszcze z tyłu jakieś drzwi. Znowu będziemy musieli się pewnie tu wracać. Dobra, zostawmy to na razie. Otworzone. Dobrze. A co tu jest z tyłu za tą gwiazdką? No właśnie są drzwi, aha, pamiętajmy o nich pewnie. Dobrze. Czy mnie te grzyby zabiją? Tu nie. Można zeskoczyć na dół bezpiecznie, nie jest tak. Można, źle. Tak? Mhm. I tutaj mamy... O, zamyka się za nami, okej. Okay. Jest dźwignia. No nie wiem, czy dobrze. Mm-hmm. Jest dźwignia i pochodnie dwie. Znaczy w sensie takie świeczniki. Klapka. Jakby trzeba było no podpalić zapewne. Nie, otwiera się klapka. Rany boskie, czy tu można jakoś bezpiecznie zejść? Mm. Tak. No i co, potrzebujemy jakiegoś gema? My mamy coś? Nie. Nie. Mm-hmm. Nie mamy gema. A tu wyżej, co to jest? To jest jakiś portal. O, jakieś takie na tlowe sprawy, nie? Tak. Czemu nie można naboi zabrać, tylko trzeba tak z ekwipunku, bez sensu to jest. No to co, schodzimy na dół, tak? No schodzę. Są niby pochodnie, też nie odpalone. Aha, tam jest jakiś grobowiec, chciałam ci powiedzieć, ja sobie co zasejwuję. Jakaś walka? Nie wiem. Tutaj też pochodnie. No, powiem ci, że nie podoba mi się ta sala. W ogóle mi się nie podoba ta sala. No dobra. Będzie co będzie. Jeszcze raz. Jedziemy z koksem. Zobaczymy. Bierzemy gema. I co? Nie wierzę, że się nic nie dzieje. Bez sensu. Nic się nie dzieje. Ale patrz, czy ciekawe, czy można rozbić czaszkę? No. Taką czaszunię są. Bo to wiem. Nie. 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 To wychodzi na to, że trzeba będzie chyba odpalić każdy z tych pomieszczeń. No nie wiem. Dobra, idziemy wtrynić? Tak. No tak, wiedziałem, że tak będzie. To jest? A, no tam się w tych schodach.
Co? No już myślałem, że nie. Aha. Okej. To on będzie wszystko podpalał? Może on nam te drogi tam, wiesz... Gość... O, good evening, child. Jakbym słyszała, słuchaj, wąkroja. Przyszłaś po klucze... Knum? Num. A mogę cię zapewnić, że jeden z nich jest właśnie tutaj. Musimy się pospieszyć, zanim inni tutaj przybędą. Zam. Tak. No to dobra. Czy on idzie? Idziesz? Idź. Wysoko. No idę. Idziesz ładnie? O co ci chodzi? No dobrze. Czekamy, aż odpali. Tutaj teraz zobaczymy, co odpali, tak? Idziesz? Idziesz. Chodź. No tak, się coś odpierniczy, nie wierzę, że... Znaczy wiesz, widzę, że tutaj będzie trzeba chyba przetrząsnąć każdą salę, bo... Chyba tak. Pewnie do czegoś innego prowadzi, nie wiem. No dobra, na razie tutaj widzę, że na lewo, tak? Why would you help? Dlaczego mi pomagasz? Jak masz na imię? Mhm. Mam wiele imion i wiele żyć. Nie przyjmuję, nie zwracam uwagi na imiona już więcej. Despite your conclusions, I believe you should be the one to have the key. W sensie chodzi pewnie o to, że wydaje mu się, że jesteśmy jedynymi, którzy mogą, kto może zdobyć ten klucz chyba, tak to rozumiem. Okej. Okay. O Jezu, uwaga, tu jak wydaje ci się coś innego, to mów. Nie, dobrze, dobrze. Ci nie przerywam. Wchodzimy tam? Tak. Więc to przeciągnąłem jakąś dźwignię. Bo wszędzie są czaszki. Ale kurde, to też może być jakiś sekret. Spróbuję. Pierdziele, na przykład tą czaszunię. Cyk, kolce. Dobra. Wiesz, bo może się okazać, że któraś czaszunia na przykład... Ale nie sądzę, co? Wiesz, coś otwiera, nie? No może tak być, ja będę próbowała każdą. No właśnie, próbuję chyba każdą, no. Jeszcze nam coś otworzy i O, no widzisz, jedna tak. Od dźwigni ta na prawo. No. To bo można było się domyśleć, kurde, bo nie popatrz. Słuchaj, czekaj, idziemy bez powodu, nie? Idziemy tu, gdzie on, czy jeszcze tu taki korytarz jest? Tylko teraz czekaj, on tam gdzieś polazł, a ta dźwignia to co robi? No właśnie, co robi dźwignia? No czekaj, bo tutaj idę tym korytarzem, on jest zamknięty, a to dźwignia opadła? Nie, jest. O co chodzi? Jakiś skrócik? Nie, dźwignia otworzyła coś zupełnie innego. Tak. A to chodźmy tutaj, gdzie on, bo w sumie to jest tylko taka jedna salka. Tylko uważaj, bo on musi tą pułapkę jakby zniwelować i z dziury wyciągamy, co? Gówno. No, też możemy. No też można przecież, nie? Wiedziałam, że zginę. Nadziałam się na to jak głupie dziecko. Wiesz? Mówiłem, poczekaj, aż on... A nie słuchałam. No wiem. Akurat. Wkładamy łapkę? Wkładamy łapkę. Mhm. No i co? Temple of Knum. You must be aware by now that temple was more than just a worship place. No tłumacz, bo ja nie wiem nie mam nic. Ona opowiada jakąś historię. Aha, no to ja jeszcze nic nie mam. No będziemy kończyć po tej jego historii, bo ja nic na razie nie mam. You've been to the temple. You must be aware by now that the temple was more than just a worship place. It holds a true connection to... No jakąś taką historię, tak? ...and past and the origins of civilization. Okej, ma to jakiś związek z... cywilizacji, początkiem cywilizacji. Ona dalej tutaj pyta o tą właśnie... Buried, to nie jest jakaś zakopana temple, świątynia, pogrzebana prędzej. No tak, moje dziecko, chcesz tutaj zrozumieć to wszystko. No i dalej opowiada o tej historii, tej cywilizacji.
Dobra, ale jak otworzy nam kolejne drzwi, to kończymy. No dobrze, bo on otwiera i gada i ja nie wchodzę już do tych, do tej wnęki. Nie. Ja tylko chcę zobaczyć, co on jeszcze pogada, bo mówi, że coś jeszcze gada. No jeszcze tak? Gada właśnie tutaj o tej cywilizacji dalej jakby, bo ona się go pyta, nie? Próbuję jakby no co jest jakby zakopane jakby pod, tym, pod tą świątynią. Tak, tak. Moje dziecko. Mało spędziłaś wiesz. Tu bardzo dużo czasu, tak. A gówno próbując wiesz. Zrozumieć przeszłość. Wiesz, jak cywilizacja powstawała i upadała, znając historię. To dzieje się tutaj i tak naprawdę wszędzie. Ale pod tą świątynią device. Co to jest device? Nie wiem. Device, to jest dość istotne. Przyda mi się to na przyszłość, to słówko, to sprawdzę. Mhm. Mogę? No jasne. Nawet wskazane jest. Device. Urządzenie. Aha, jest to urządzenie? Aha, znaczy pewnie jakieś urządzenie, przyrząd, może jakiś, wiesz, przedmiot. No jakiś przedmiot, no. Który jakby buduje przeznaczenie, albo jakby decyduje o przeznaczeniu, nie wiem, tak bym to zrozumiała. No ale ogólnie chodzi o jakiś artefakt, no, może, tak? No jakiś przedmiot dobrze. Magiczny. No dobrze. To zanim za tym kolesiem pójdziemy w następnym odcinku. Tak. Także no trzymajcie się i do następnego. Tak jest, do następnego. Pa, pa. Pa.